Witam Was wszystkich ponownie. Jak wszyscy wiemy, styczeń w UK to miesiąc szalonych zakupów, więc wszyscy latają po sklepach i niestety tylko tracą pieniądze. Chciałabym Wam dzisiaj pokazać parę rzeczy, które kupiłam, a nie pokazałam w moim poprzednim filmiku o grudniowym szaleństwie. Nie jest to dużo rzeczy, nie robiłam tego filmiku prędzej, ponieważ czekałam za jedną wspaniałą rzeczą, którą jest moja GHD prostownica, którą chcę Wam pokazać, ponieważ jest taka śliczna, a szkoda jej używać. No dobra, a teraz koniec żartów, no i zaczynajmy. Pierwsze, co bym chciała Wam pokazać, są to odzyski do włosów, mianowicie są to opaski, które uwielbiam. Niestety rok temu napadło mnie i ścięłam włosy sobie na boba z długich prawie do pasa. No i mamy boba, prawda? Teraz próbuję je dopuścić troszeczkę, a raczej zapuścić. No i niestety moja fryzura nie wygląda idealnie, także muszę zakładać opaski. Nie muszę, ale lubię zakładać opaski. No i pierwszą, wszystkie trzy są zakupione w Top Shopie. Myślę. Tak. Nie, przepraszam. Accessoria. Accessorias, I think, myślę. No nie wiem. W każdym razie zobaczcie, jaka ta jest śliczna. Z takim kwiatem. Wygląda po prostu super na włosach. Nic na niej więcej nie potrzeba. Także nie trzeba się za bardzo wysilać. Druga jest z taką piękną kokardką. Kokardka jest super, ponieważ przylega do głowy, a nie odstaje. Także wygląda, jakby nie było opaski, a byłaby tylko ta kokardka. No i trzecia to są takie dwa piękne kwiatki, które również wyglądają super, ponieważ opaska jest bardzo cienka i nie wyglądają, że mamy coś na głowie oprócz tych dwóch kwiatków. Super, serdecznie polecam, jeśli ktoś lubi opaski, mieszka w UK. Przeceny, opaski były przecenione z 8 funtów na 4 funty. Tak nie jest tanio, ale bardzo się opłaca. Mi te opaski starczą na rok. Także są super. Słuchajcie, chcę Wam pokazać mój zakup. Jest to moja sukienka sylwestrowa, którą kupiłam na Sylwestra. Niestety byłam tak chora na Sylwestra, że nigdzie się nie wybraliśmy. Także sukienka jest całkiem nowa. Kupiona na wyprzedaży oczywiście. Znaczy była już przeceniona, kupiłam ją chyba 25. Niestety tak się rozchorowałam na Sylwestra, że nigdzie nie poszliśmy. Ale sukienkę Wam mogę pokazać. Jest to sukienka z River Island. I słuchajcie, historia wygląda tak, że byliśmy kiedyś na zakupach z mężem i z córką. No i weszliśmy do River Island i ta sukienka mi się tak bardzo podobała. Ale cena jej była niestety 49,99, czyli 50 funtów, no to tak sobie mówię, troszkę drogo na sukienkę, którą pewnie raz albo dwa razy założę, nie ma mowy. No i wybraliśmy się na te początkowe wyprzedaże, no i oczywiście była jedna chyba dziesiąteczka i koniec, nie było tych sukienek w sukienkach. No i tak moja córka sobie przegląda bluzki, patrzy, wybrała sobie jedną. A ja tak patrzę i w moim rozmiarze jest ta sukienka, jedna, jedyna, słuchajcie, także miałam szczęście niesamowite. Sukienka wygląda tak, jak już powiedziałam, jest River Island, z taką piękną kokardką. Prosta, zupełnie czarna, ale zobaczcie na ten dół, nie wiem, czy ten dół jest widać. Słuchajcie, to są takie koroneczki ręcznie doszywane do niej. Jest po prostu przecudowna. No i kosztowała mnie tylko 25 funtów na wyprzedaży, tylko albo aż, ponieważ nie wiem, kiedy będę miała okazję ją założyć. Niestety nie wychodzimy na żadne imprezy zbyt często, także no zobaczymy. Następną rzeczą, którą chcę Wam pokazać, a która jest po prostu prześliczna, są teraz stopki z Nexta, z taką ala koroneczką, zobaczcie sobie, po prostu super. Tak mi się podobają. One, nie wiem czy widać, one są takiego stalowego, szarego koloru. No i kosztowały 7 funtów. Po przecenie zapłaciłam za nie 3 funty, także jest super okazja, bo to jakieś 12 zł. Bardzo się opłacało i bardzo mi się podobają. Szczególnie do zimowych, długich butów i czarnej na przykład sukienki. Tuż przed
tuż przed gwiazdką byliśmy również w Londynie, na Oxford Street, tylko na zakupach, słuchajcie. No i wstąpiliśmy do sklepu wszystkim dobrze znanego, Caldezonia. No i zrobiłam tam zakupy. Słuchajcie, normalnie jestem bardzo niezadowolona z siebie, ponieważ były niesamowite przeceny, a ja nie kupiłam sobie więcej skarpetek, no bo nie wiem, padało, było zimno i w ogóle i się śpieszyliśmy. Pierwszą rzeczą są to takie, jak to się mówi, kolanówki. Słuchajcie, takie, które zakładamy na rajstopki. Z takiej koroneczki, słuchajcie. Nie wiem, ile one kosztowały, z 2 funty, 2,50, coś takiego. Naprawdę Caldezonia ma zarąbiste ceny, kiedy są przeceny. A ja tak mało skorzystałam, ponieważ nie wiem, było zimno i byliśmy wszyscy przemęczeni już. Następne śliczne, długie kolanówki, słuchajcie. Z takim pięknym tutaj zakończeniem. Tak wyglądają. Proszę bardzo. Wiem, że w Polsce sklepy Caldezoni są. Także dziewczyny, jeśli macie ochotę, jeśli lubicie podkolanówki, kolanówki, rajstopki, takie rzeczy, szybko biegiem, zanim nie wykupią. Ponieważ nie wiem jak w Polsce, ale w Londynie to po prostu szły jak świeże bułeczki. No i ostatnie to takie kolanóweczki. Również ja, słuchajcie, ja nie jestem chuda, więc nie noszę na gołe nogi, noszę na rajstopy. No ale również kupiłam sobie takie piękne z takimi kokardkami. Kokardki wiążemy. Proste, czarne zupełnie kolanóweczki, które również będę nosiła na rajstopy, no ponieważ na gołą nogę nie wypada, jak się ma moje kilogramy. A może mi nie wypada. No nie wiem, dziewczyny, jak tam wolicie. No i ostatnią rzeczą, którą chcę Wam pokazać, przyszła do mnie dzisiaj. Czekałam na nią, słuchajcie, z 2 tygodnie, dlatego też nie nagrywałam tego filmiku. Jest już dawno wspomniana prostownica firmy GHD. Jest to najbardziej chyba znana firma na świecie produkująca prostownice. Ja nie jestem zwolenniczką prostowania włosów codziennego, ale zakupiłam ją po to, żeby robić sobie włosy, prawda, jak jest taka pogoda, jaką mamy teraz, czyli jest mokro, moje włosy wyglądają okropnie, a także, żeby robić mojej 11-letniej córce takie te loki, które dziewczyny na YouTubie też robią, ponieważ jej się bardzo podobają. No i dobrze, żeby nie przedłużać, słuchajcie, otwierając to piękne, różowe pudełko, ups, dajcie mi je tylko otworzyć. Co znajdujemy w środku? W środku znajdujemy tak przepięknie, słuchajcie, opakowaną moją prostownicę. To jest komplet, to jest prostownica i to jest suszarka taka, że tak powiem, do użytku, jak się gdzieś jedzie na wakacje czy coś takiego. W środku mamy dwa. To jest ta mata, na której możemy wstawiać, mata z taką kieszonką, na której możemy wstawiać naszą prostownicę, kiedy jest gorąca. Taka kulemat. I tutaj mamy dwa takie śliczne, różowe, świecące opakowanie na takich rzepach. I wygląda to tak. I jest to, w tym pierwszym opakowaniu mamy tą piękną, różowiutką, słuchajcie, taką maleńką suszarkę. Ktoś mi powiedział, o, złamana jest. Nie, to nie jest złamana. Otwieramy ją tak. Super, na wakacje, bardzo fajna. Na wyjazd do Polski czy coś takiego. Bardzo fajna, jestem po prostu zachwycona. No i przechodząc do sedna sprawy. Mamy prostownicę opakowaną w tym samym stylu etui. I słuchajcie, jest. Moja piękna, nowa, śliczna prostownica do włosów. Słuchajcie, no jest po prostu cudowna, jak cukierek wygląda. Jest śliczna. Wiem, że są to najlepsze prostownice na świecie. I myślę, że chyba najdroższe. Ceny są po prostu obłędne. Ale mam tą prostownicę w starym wydaniu, bo to jest limited edition. Normalnie czarną taką
Zwykłą, prostą zakupiłam sobie kiedyś. Działała super. Teraz ją sprzedałam na eBayu, słuchajcie, żeby dołożyć pieniążków do tej. Także wszystkim serdecznie polecam, wszystkim, którzy prostują włosy. Wiem, że możecie sobie przez internet ją zakupić i niektóre firmy wysyłają je na cały świat. To by było na wszystko. Nie, to by było wszystko na tyle. Dziękuję wszystkim bardzo za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!